Filip Lewandowski, jesteśmy na Gromdzie 5, a z nami no już legenda Gromdy, Łazar. Witam wszystkich. Nie wiem, jak to się stało, że stałem legendą, ale no, fajnie to słyszeć. Zawsze jakaś w życiu będzie pamiątka. Słuchaj, no dawałeś kapitalne walki, dzisiaj też się udałeś i wziąłeś się za sport, jak sam powiedziałeś. Bo myślę, że wiatraki wymęczają, a tak jak mówiłem wcześniej, ja mam ten bagaż ze sobą, mam ten warsztat. Ja go nigdy nie pokazywałem, myślę, że jakbym bardziej zacznę boksować i mądrze, to będę bardzo groźnym przeciwnikiem dla innych. No to na pewno. A właśnie, czemu nie pokazywałeś tego warsztatu, skoro go masz? Emocje cię ponosiły? Myślę, że na pierwszych rondach miałem wielki ból, czyli po prostu dużo agresji w sobie, bo trochę w życiu mi się źle porobiło i po prostu chciałem gdzieś wyrzucić tą samą energię, czyli przeniosłem to wszystko na ring. Czyli poszedłem agresywnie do przeciwnika. Teraz robi się coraz bardziej stabilnie, więc mądrze boksuję. To jakie masz plany dalej na twoje występy na Gromdach? Myślę, że nie wiem, z tym 100 tysięcy to żartowałem, bo dla mnie pieniądze się nie liczą, tylko liczy się dla mnie po prostu dobra zabawa. Jak to powiedziałeś w trailerze do tej gali, kapitalnie tam zagrałeś, no siebie tak naprawdę można powiedzieć. Tak jak mówiłem, to jest mój talent użyty, po prostu byłem sobą, czuję się w takich ramach dobry i czekam na propozycję. Zgaduję, że byłeś takim chłopakiem właśnie, który ileś tam lat temu oglądał właśnie walki Andrzeja Gołoty, Tysona, wiesz, nie myślał, że sporty walki pójdą w kierunku freak fightów i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, nie interesowały mnie sztuki walki. Ja trenując boks byłem inny niż wszystkich, czyli wszyscy moi rówieśnicy, którzy trenowali sporty walki, chodzili na przykład na treningi. Ja byłem człowiekiem, który pokochał boks, kochałem boks. Tak jak mówiłem, to było moje lekarstwo i nie patrzyłem, po prostu nie miałem czegoś takiego, że musiałem patrzeć na zawodników i kogoś kopiować. Ja to po prostu chodziłem dla przyjemności, dla zabicia czasu i tam w tamtych momentach sprawia mi to frajdę, nie? To po prostu na pewno nie byłem tak jak inni, czyli nie robiłem tego dla mody, tak można powiedzieć, bo myślę, że większość ludzi poszło w sporty walki tylko dlatego, że stało się to modne. No na pewno, też się z tym zgodzę. Wróćmy może na chwilę do twojej walki. Twardy był twój rywal, czyli Amir? Ogólnie lubię niskich przeciwników. Boksowałem z medalistami Europy, kraju. Z takimi niskimi i nie sprawiają mi w ogóle problemu. Wiadomo, byli też lżejsi, to trochę szybkość mnie zaskakiwała, ale mój przeciwnik po prostu widziałem, że nie bije ciosów prostych. A jak to w boksie mówiono, najgroźniejsze ciosy są ciosy proste. Po tym jak go trafiłeś w ten i rozbiłeś mu, no całe oko w zasadzie, łuk brwiową zaczął mocno krwawić, to już wiedziałeś, że jest twój, poczułeś krew? Starałem się nie iść na niego od razu, bo wiedziałem, że im bardziej w niego szedł, to będzie mnie trafiał cepami. Starałem się po prostu go zmęczyć presją, przeczekać, niech powoli te sierpy, widziałem, że sierpy mi nie sięgną, po prostu trzymałem go na dystans i widziałem, że w końcu psycha pęknie, nie? A tym bardziej, że jak padł, to wiedziałem, że wtedy włączam wiatraki. Podobno nie ma lepszego uczucia dla zawodnika niż taki czysty cios, który właśnie powala rywala, to prawda? Tak, to jest lepszy niż narkotyk. Nie? Nie imprezujesz już podobno. Tak, staram się to ograniczyć. Byłem bardzo mocnym imprezowiczem. Nawet przyznam się do tego, nie będę kłamcą. Nawet 2 tygodnie przed walką na Gromdę imprezowałem i mocno imprezowałem. No i ogólnie szedłem na szczęście. Ale wiedziałem, że szczęście kiedyś się skończy, więc zacząłem bardziej ćwiczyć pod względem, że te walki wygrywałem. A wiadomo, po prostu wiadomo, że z gali na galę będą coraz lepsi przeciwnicy, więc tu już nie będzie żartów, nie? Czyli jak to wczoraj powiedziałeś po ważeniu, teraz szklanka wody zamiast szklanka wódki. Na pewno dzisiaj nie będę pił alkoholu, tak jak przyrzekałem. Ja jadę, pójdę zjeść, rano stanę, zjeść śniadanko i jadę grzecznie do domu. Chyba nie byłeś jeszcze tak nierozbity po Gromdzie. No myślę, że jak walczyłem z Dymą, chyba byłem mniej rozbity. Aha, okej, no widzisz, ale zazwyczaj powiedz mi, ile czasu ci zajmowało, żeby się wylizać z tych ran? Ja ogólnie, szczerze, szybko. Nawet nie wiem, ja ogólnie jak coś boli czy nie boli, ja i tak idę trenować, bo nie szukam wymówek, żeby nie iść, bo wiem o tym, że trening to moje lekarstwo. Gromda się bardzo prężnie rozwija. Na fanpage'u na Facebooku już widziałem chyba ponad 100 tysięcy fanów. Ludzie cię na ulicy poznają, przybijają piątki, gratulują? No, ostatni czas trenowałem w Sopocie, trenowałem w Gdyni, trenowałem w Gdańsku.
No i ogólnie zdarzało się, że nagrywali mnie po kryjomu, wysyłali mi na Instagram, gdzie to było bardzo miłe, śmieszne, robili ze mną zdjęcia, albo najczęściej śmieszne były wiadomości. Łazar, chyba cię widziałem w aucie, nie? Chyba przejeżdżałeś. To było akurat to było pozytywne, bo dużo dostaję wiadomości pozytywnych, nie negatywnych. Bardzo fajne, przekułeś to jakoś na, nie wiem, taki trochę influencing, czy nie bawisz się w takie rzeczy? Nie, no ogólnie im bardziej ludzie mnie rozpoznają, to tym bardziej wiedziałem, że już nie ma żartów, trzeba chyba trenować, bo nie chcę ich zabić. No i też na ulicy się nie można bić, krótko mówiąc. Tak, to prawda, teraz są czasy, że modne jest to, że idzie się na policję za czasów, kiedy stałem na bramce, wiadomo, dużo jest człowieka, padł, stał, pozbierał się i szedł do domu. Teraz wiadomo, wszyscy kamerują, chodzą na policję, tak jak mówiłem, zrobię to się modne. Więc ja ogólnie już w ogóle nie biję się na ulicy. Wiadomo, tylko jest obrona konieczna, tak powtarzałem wcześniej, ale ja ogólnie unikam agresji, bo wiem, co mnie stać. I tak jak dużo ludzi mi mówiło, że moje ciosy są niebezpieczne i mogę w każdej chwili kogoś zabić. Takiej rzeczy unikam. Na szczęście jest gromda, gdzie nie ma miękkiej gry. Dzięki wielkie i gratulacje. Dziękuję bardzo i dziękuję. Dzięki.